pokażę Wam truskawki. Wróciliśmy już do Niemiec i tutaj pierwsze co zajrzałam, jak tam się mają nasze truskaweczki, a one jeszcze są. Tutaj już zostawiłam takie bardziej zielone, a zebrałam już wszystkie czerwone i Wam pokażę. Nie. Tu już do miseczki. Kasiu, jeszcze coś tam jest? Kasia jeszcze widzi, to dorzuć. Także zebrałyśmy z Katarzynką. A ta? Ta jeszcze nie, ta jeszcze musi. Ta jest. Tak? No to dawaj ją też. Zebrałyśmy z Katarzynką truskawki i będziemy zaraz zajadać nasze truskaweczki. Oczywiście woda dla ptaszków jest, bo mamy gorąco. A tutaj nasze zabawki do kąpieli. Mamy takiego flaminga, który niestety zajmuje nam cały basenik. Ale zawsze można sobie chociaż posiedzieć i się odprężyć, bo na takiej wodzie on się kołysze i faktycznie człowiek od razu jest zrelaksowany. A tam na tarasiku, moi drodzy, nasza Kicia. Nasza Kicia. Widać naszą akrobatkę, która zamiast grzecznie siedzieć z tamtej strony, to się nie słucha i zaraz spadnie. Chciałam Wam jeszcze pokazać moje roślinki. Rododendron Graciela. Rododendron Graciela. W każdym razie chciałam Wam pokazać właśnie, bo kupiliśmy sobie przed wyjazdem. No a teraz wróciliśmy i zobaczcie, wszystko od słońca uschło. Mam nadzieję, że on się jakoś pozbiera i się po prostu odnowi i będzie taki ładny. Bo postawiłam sobie właśnie tu, a drugi postawiłam sobie z tej strony. Także zupełnie inaczej to wygląda teraz, jak na tarasiku stoją dwie takie roślinki. Dwa takie kwiaty. Dzień dobry, tu Polka w Niemczech. I już Polka w Niemczech. Naprawdę, naprawdę w Niemczech, poznajecie? Nasza droga. A wiecie, gdzie my teraz idziemy? A my teraz idziemy oczywiście na basen, bo u nas jest bardzo gorąco, są wysokie temperatury. 35 stopni. A w nocy takie 28, że aż nie da się spać. No oczywiście wybieramy zawsze porę wieczorową. Także już jest wieczór, już jest godzina prawie 19, a my właśnie teraz idziemy na basen. Ale ja z Paulem byliśmy w basenie i się ślizgaliśmy. Dzieciaki już się ślizgały na naszej ślizgawce, bo mamy nową ślizgaweczkę. Tak naprawdę nie jest nowa, tylko ją zabraliśmy do tego domu z Polski. Dokładnie, przywieźliśmy z Polski ślizgawkę, także dzieci już się bawiły. No Paulo, dawaj! Teraz Kasia. No Kasia, teraz ty. Pochlapałeś mnie. Super? Teraz ja jestem mokra. Chciałam cię omoczyć. A my słuchajcie, już jesteśmy w Niemczech. Jesteśmy w Niemczech. Dzisiaj mamy 35 stopni. Gorączkę. Tutaj Paulo już w basenie się kluszcze. A Kasia tutaj się ślizga. Musimy już zakręcić wodę, wiesz? Już starczy, Kasia. No, ostatni raz. No, jeszcze Kasia. A teraz lecimy na basen, bo wszyscy chcemy się orzeźwić właśnie w takiej zimniejszej wodzie. No. Nie? Ale wy zobaczycie, jak my się bawiliśmy z Paulem. No właśnie, tak, tak jest, zobaczycie, zobaczycie. No póki my idziemy, to wy będziecie to mogli sobie pooglądać. To wy już to widzieliście, bo ja na początku Wam pokazałam ślizgawkę, a teraz Wam pokazuję naszą dróżkę.
Dobra, lecimy dalej, ale jakby to nie było, muszę wam pokazać troszkę tych pięknych gór, bo już wróciliśmy z nad morza i teraz się zachwycamy górami. Także patrzcie. I proszę. Nasze góry, słońce możecie zobaczyć. No i nasz sportowiec, który jeździ w klapkach na hulajnodze, dokładnie. No i oczywiście ludzi nie ma, ale powiedzmy nie ma, bo jest gorąco i pewnie też siedzą na basenie i się tam ochładzają. A tu idzie pan mokry. Mokry. Po koszeniu trawy. Po koszeniu trawy. Nie, jeszcze nie skończy. Nasza trawa zarosła, nie? Przez te 2 tygodnie. Zarosła. Było bardzo duże, bardzo trudno kosie, ale też bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Zielona, miękka. No właśnie. Po takich deszczach, które tu wcześniej padały, to teraz mamy ładną trawkę. Idziemy dalej, dalej, dalej. A wy jeszcze możecie zobaczyć te piękne widoki, które cieszą nasze oko, ale wasze też mogą pocieszyć. No i muszę wam teraz powiedzieć parę słów o tym właśnie, jak wróciliśmy do Niemiec i o tym, że dobrze się czujemy w Polsce, dobrze się czujemy w Gdańsku i dobrze się czujemy tutaj, gdzie mieszkamy w Niemczech. Dużo dostałam takich komentarzy, że widać, że jestem szczęśliwa w Gdańsku. No pewnie, że jestem szczęśliwa, jakżeby mogło być inaczej. Oczywiście, że jestem szczęśliwa w Gdańsku, w końcu to jest miejsce, które bardzo dobrze znam. To jest miejsce, w którym się urodziłam, wychowałam, więc jakże mogłabym być nieszczęśliwa. Ale z drugiej strony jestem też szczęśliwa tutaj, w Niemczech. Też dobrze mi się tu mieszka. I do tej pory zawsze wszystko nam się pięknie układało, oby było tak dalej, więc nie możemy narzekać na to, że mieszkamy tutaj w Niemczech i nie mogę powiedzieć niczego złego, żebym chciała wyjeżdżać stąd, uciekać. Czasami niektórzy piszą, uciekajcie, wracajcie z powrotem do kraju. Ale słuchajcie, to jest każdego indywidualna decyzja, gdzie kto chce mieszkać i wy macie do tego prawo. Możecie sobie mieszkać, gdzie chcecie. Jeżeli podobają wam się Niemcy, przyjeżdżajcie do Niemiec. Każdy może spróbować wyjechać, każdy może spróbować pracować gdzie indziej i każdy może otworzyć się na coś, czego nie zna i po prostu doświadczyć czegoś nowego. Jeżeli podoba wam się, słyszeliście dużo o Niemczech, chcielibyście tutaj właśnie przyjechać i spróbować swoich sił, to ja jak najbardziej zachęcam do tego, bo faktycznie to jest kraj, który ma bardzo dużo możliwości i on jest właśnie otwarty na nowe osoby i myślę, że jeżeli mamy pracę i chcemy mieszkać w Niemczech, to myślę, że to jest dobry wybór. Ale oczywiście, jeżeli chcecie mieszkać gdzie indziej, chcielibyście na przykład wyjechać do Wielkiej Brytanii, albo byście chcieli wyjechać do Holandii, albo byście chcieli wyjechać w ogóle gdzie indziej, może do USA, albo do Ameryki Południowej, to słuchajcie się, nie zastanawiajcie. Jeżeli macie jakieś marzenia i chcielibyście te marzenia spełnić, to po prostu bierzcie torbę i wyjeżdżajcie. I szykujcie sobie nowy świat i spróbujcie czegoś nowego. Uczcie się przede wszystkim języku, bo to jest bardzo ważne, żeby znać języki obce, bo wtedy zawsze macie otwarty świat cały dla was. Cały świat stoi dla was otworem. Także uczcie się, kochani, języków. No i zobaczcie, jaka piękna góra. No, także tak jak podobało mi się nad morzem i mogłabym godzinami patrzeć na morze, na widok tych morskich fal, które, muszę przyznać, w tym czasie, kiedy byliśmy, były okazałe i można było naprawdę je podziwiać. Tak teraz wróciłam tutaj, do Niemiec i cieszę się widokiem tych gór.
Bardzo się cieszę i bardzo mi się podobają. Bardzo. A tutaj jak się idzie do naszego basenika, na nasz basen, to widzicie, tutaj zawsze jest miejsce na rowery. Są jakieś tam ławeczki. Tutaj jest bramka. Przez tą bramkę się wychodzi oczywiście. Przez drugą się wchodzi. No ostatnio automat na bilety nie działa, więc trzeba w kasie kupować. No i pokażę wam trochę. Oczywiście nie mogę za dużo, ale tak to wygląda, basen. A my musimy się oczywiście przepłukać. Przepłukać w zimnej wodzie. No i lecimy na basen do wody. Popływać, bo jest gorąco. Bardzo gorąco. I aż się chce wejść do tej wody. Muszę wam pokazać, co dostaliśmy od sąsiada, bo przed chwilką nas sąsiad zawołał i zrobił nam niespodziankę. Także muszę wam pokazać. Tam, taram, tam. Zobaczcie, takie ładne winogrona. I sąsiad ma naprawdę dużo, dużo ma tam krzaczków. I mówi, że w tym roku właśnie, bo było dużo deszczu i też było właśnie dużo słońca, i te winogrona jak dzikie jemu urosły. No i właśnie podzielił się z nami. Widzicie? To jest właśnie to, co mi się podoba w Niemczech, że ci sąsiedzi są naprawdę bardzo życzliwi i tak bezinteresownie po prostu dzielą się ze wszystkim, co mają. I to jest bardzo miłe. I to mi się właśnie podoba. Prawda, Pedro? No, chyba nie spodziankę. On taki jak pomału? Nie, po cichu. On tak po cichu mówił, ja prawie nie słyszał. Jak patrzył, ja widział taki dużo, takie kiście winogronowe. Dokładnie, także no bardzo, bardzo nam miło i cieszymy się właśnie, że mamy tak miłych sąsiadów tutaj wkoło, bo to jest bardzo ważne, kiedy mieszkacie i macie właśnie, macie fajnych tych sąsiadów, którzy bezinteresownie właśnie albo coś dadzą. Nawet nie chodzi o to, przyjdą do tego płotu i pogadają, zapytają się, jak leci. To jest właśnie fajne, co nam się podoba, żeby pielęgnować stosunki z sąsiedzkiem. No i my właśnie tutaj to robimy. I to też pokazuje nam, że życie w Niemczech jest fajne. Życie w Niemczech jest fajne i czujemy się dobrze. No i teraz, żeby nie było, to jeszcze sprawdzę. Powiedział, że są słodkie, więc sprawdzimy. Takie słodkie, kwaśne. Kwaśne, ale bardzo dobre. No dobra, chyba na wino. Chyba na wino, bo są takie, które się nadają na wino. Ale inny miał. Rewelacja. A my zabieramy się do jedzenia.